Cześć, jestem Dominik. Jestem Damian, znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejny rower z Unibike'a. Tym razem jest to Atlantis. Rower trekkingowy, który ma już spory zadzior, jeśli chodzi o jazdę turystyczną, jazdę wyprawową. Nie jest to już rower do jazdy tylko i właśnie w koło komina. Pokrótce Wam omówimy, dlaczego tak uważamy. Rower występuje w dwóch wariantach, wysoka, jak i niska rama. Rower z kołami zbudowanymi od Unibike'a, jak to ma w Unibike'u miejsce. Oczywiście kapslowane, szprychy nierdzewne. Rower na całym napędzie 3x10, czyli mamy większą jeszcze możliwość doboru przełożeń swobodnych, tym bardziej, że jest to grupa turystyczna. Rower z amortyzatorem sprężynowym, z blokadą na amortyzatorze. W takim rowerze to w zupełności wystarczy. Rower, tak jak widzimy, jest na hamulcach tarczowych hydraulicznych z hamulcami MT410. Dodatki jego. Dodatki. Właśnie. Żelowe siedzenie od Sele Royala. Sztyca amortyzowana Satori, chwyty ergoteka ergonomiczne z zintegrowanymi rogami. Ja uważam, że bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza na dłuższej trasie, żeby poprawić sobie nie tylko mostkiem kąt nachylenia. Czasami wystarczy nam chwycić za róg, zmienić kąt na nadgarstku, na przedramieniu i już się jedzie inaczej. Układ dłoni się zmienia. Tak, zawsze od Unibike'a dostajemy bagażnik wyposażony w ekspandery do naciągu i pompkę. Zawsze dostajemy solidną podpórkę i dwa sloty na ramię na wszelkie akcesoria typu bidony, pompki, zabezpieczenia, tego typu rzeczy. Rower jest wyposażony już w oponki w Schwalbe All Motion. Motion to jest pod kategoria maratona. To jest Schwalbe Marathon, także to jest... Race Ground to jest... chodzi mi o to, że oponka jest już, tak jak omawianym wcześniej przez nas Expeditionie, oponka już jest, ma ten bieżnik bardziej na boki, jest drobny, ale... No wiadomo, w terenie sobie jakimś tam ciężki nie poradzi, ale jest bardziej uniwersalna niż w Expeditionie jeszcze, tak? Co go różni znacznie w napędzie od Expeditiona, czyli prostszego modelu z tej rodziny, bo rama tu i tu jest identyczna. Tutaj mamy korbę typu Halotek, czyli jak już na kilku... To nie jest Halotek. Przepraszam, to jest Octalink. Dobrze, się zapędziłem już do Globetrottera. Tutaj mamy... Tutaj mamy Octalink, także Octalink jest, jak już na wielu filmikach omawialiśmy, support jest w kształcie jakby gwiazdki, korba ma 8 punktów podparcia, a nie 4 jak na kwadracie, jest to znacznie sztywniejsze. Co summa summarum daje odczucie i tak jest, lżej się tym rowerem rozpędzić, mniej się trzeba samemu napracować, żeby ten rower rozpędzić i utrzymać prędkość. Więcej z naszej pracy, którą wkładamy w pedałowanie, idzie w realny napęd, a nie w pracę mechanizmu korbowego. Gdzieś tam nie ucieka ten... Czyli jak klient wsiada na, załóżmy, Expeditiona, po chwili wsiada na Atlantisa, stwierdza, że Atlantis jakimś cudem lepiej mu odchodzi spod nóg, na tych samych przełożeniach w zasadzie jedzie mu się lepiej. W tym rowerze mamy takie też dodatki, jak oświetlenie przód, tył. Oczywiście jest to oświetlenie... Baszyn Muller. Tak, jest to oświetlenie prudnic. O ile dobrze to wymawiam. Nigdy się nie nauczę. Po prostu ciężko. Jest to oświetlenie prudnicowe z przedniej prudnicy od Shimano Nexus. Mamy błotniki SKS-a w takim rowerze, no to wiadomo, muszą być. W zasadzie rower trekkingowy, tak, już naprawdę ma zapędy gdzieś tam na te wyprawowe ze względu na lepszy osprzęt, już lepszej jakości hamulce, jakości, no po prostu wyższy model, tak.
No i geometria jego też to wszystko wskazuje. Bardzo wygodna, regulowany mostek, którym sobie wyregulujemy naszą pozycję, siodło, Sele Royal. No i co ważne, w takich rowerach, które są przeważnie obciążone, Unibike udziela dożywotniej gwarancji na wszystkie Ale swoje rowery. wszystkie właśnie ramy Także w ładu Unibike'a rowerach wymieniłem. trekkingowych ze stajni Unibike'a może mieć to duże znaczenie przy wyborze. Dokładnie, bo dużo producentów niestety nie daje takiej możliwości, a tutaj mamy taką możliwość, co niemniej jednak no, rama jest tutaj podstawą roweru, tak? Tak. Pokrótce Wam umówiliśmy ten rower. Cena. No tak. Cena tego roweru to 3899 zł. Rower za prawie 4000 zł, wyposażony w 10-rzędowy napęd z trójką trzyrzędowym z przodu, na hamulcach hydraulicznych ze świetnymi kołami zrobionymi przez Unibike'a, z możliwością dopasowania pozycji. Jest naprawdę wygodny ten rower. No, nic więcej tutaj nie można dodać. Jest wykorzystana cena na maksa, moim zdaniem. Cena do jakości jest naprawdę świetna. No ja tak sobie rozbić po detalu pojedyncze części z tego roweru, Dokładnie to. to by było nierealne do ulepienia. No wiadomo, siodełko strzelam, dwie stuby, mostek Ergoteka 170 zł, tak jak patrzę z akcesorii, które my mamy też osobno w sprzedaży z Unibajka. Lampa dwie stuby przód, Dlatego także Unibike pokonuje tym po prostu innych producentów tak. i warto zastanowić się nad Unibike'em. Także pokrótce omówiliśmy ten rower. Jeśli jesteście zainteresowani tym rowerem, tudzież innym, zapraszamy Was serdecznie do salonu Biker Buzik w Brodnicy lub w Iławie, gdzie z chęcią chłopaki doradzą i pomogą w wyborze roweru czy akcesoriów. A już standardowo, jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy w sekcję komentarzy. My chętnie odpowiemy. A jeśli macie taki rower, podzielcie się opinią. Dajcie znać, jak Wam się jeździ, jak Wam się używa, czy mówimy prawdę na Czy coś jego temat, czy wymienialiście? tutaj nie wymyślamy jakichś bzdur, czy faktycznie jest tak fajne, jak opowiadamy. Jeżeli znaleźliście w nich jakieś minusy, też się z nimi podzielcie z nami. Chętnie pochylimy się nad tym i wyciągniemy jakieś wnioski. Patrząc na cenę tego roweru i na to, jak jest zbudowany, no nie dostrzegam tutaj zasadniczo wad w tym rowerze. Ja nie to, że jestem jakoś bezkrytyczny do rowerów, które posiadamy, bo w niektórych wady znajdziemy, ale ile się można czepiać do kolorów Unibike'u? To w zasadzie jest rzecz, która jednemu się podoba, a druga nie. A najczęściej, jak oglądamy różne relacje, no to ten kolor mógłby być inny, no ale to w zasadzie nie ma wpływu większego na jazdę i na technikę tego roweru. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych. Zapraszamy na kolejne już niebawem. Dzięki, cześć. Cześć.